Cześć, dziś mam przyjemność zaprezentować fajne, ciekawe, nowe auto. Nowe, bo u nas na kanale jeszcze go nie było. A mianowicie jest to Toyota Corolla hybryda, rocznik bodajże 2019. Autko z maluteńkim przebiegiem, zaledwie 20 tysięcy kilometrów, trafiło do nas na usługę konserwacji podwozia. Zabezpieczenia podwozia w tej naszej wersji klasycznej, schludnej, estetycznej na miarę nowego samochodu. Taką, jaką prezentujemy dla ładnych, nowych aut. Mianowicie, wersja bez demontażu zawieszenia. Jest to wersja z demontażem takich podzespołów jak elementy osłon w płycie podłogowej, elementy nadkoli, osłon termicznych, układu wydechowego, zbiornika paliwa. To wszystko zostało zdemontowane z tej płyty i została ona przygotowana dokładnie do nałożenia i aplikacji konserwacji. My jesteśmy już po, Państwo są przed, także życzę Wam miłego oglądania. Dla wszystkich tych, którzy nas jeszcze nie znają, to przypominam, że znajdujemy się w Dębicy, na Podkarpaciu, 39200 Dębica. Numer telefonu to 798-843-267. Reszta w opisie, w linku pod filmem, jeśli chodzi o dojazd, wizytówka, Google i nasz fanpage na Facebooku. Ważna rzecz. Kwota oczywiście, jak w każdym naszym filmie, poza wersję tej usługi, jest podana na końcu. Tak by pierw obejrzeć, za co będziemy płacić, a dopiero później dowiedzieć się kwotę, jaka jest na ten moment za wykonanie usługi przy tego typu samochodzie. Ok, my się zabieramy za dalsze czynności, a Wam życzę miłego oglądania. Pozdrawiam. Ok, jesteśmy przy naszej Toyocie. No, autko mamy tyle co podniesione do góry ze stanowiska pierwszego na stanowisko drugie. Co to oznacza? Oznacza to, że nasza płyta już jest umyta i przygotowana pod docelową konserwację. A mianowicie następne czynności, które musimy wykonać, to demontaż reszty elementów, które chcemy ściągnąć, by zabezpieczyć sobie tą płytę. Na tą chwilę, jeśli chodzi o podwozie, no to przedstawię się na postępująco. Auto ma zaledwie 20 tysięcy kilometrów przebiegu, także jest naprawdę świeżutkie. Tutaj widać, że po tych elementach, nawet pomimo tego, że niektóre samochody, które przyjeżdżały do nas prosto z salonu, nie miały tak ładnych elementów, nawet tych elementów zawieszenia w takim ładnym stanie, jak w tym samochodzie. Także miły plus. Jeśli chodzi o podłogę. My w tym momencie będziemy sobie jeszcze zrzucać tutaj zbiornik paliwa. Nie zrzucaliśmy go sobie wcześniej z tego względu, że chcieliśmy sobie przejechać tym samochodem na drugie stanowisko. Tam pod zbiornikiem z reguły nie jest zabrudzone. Zdemontujemy go, ten kawałek, ewentualnie jeśli trzeba będzie jeszcze uzupełnić, to się uzupełni. I tak czy tak cała płyta jeszcze będzie odtłuszczana. Także na pewno to będziemy wykonywać. Zrzucimy sobie instalację tutaj elektryczną na dół. Tutaj katalizator i ten końcowy układ wydechowy sondą Lambda też sobie zrzucimy dopiero teraz. Wcześniej opuściliśmy go, by zdemontować sobie osłony termiczne, by dostąpić się do góry tunelu, tak by go też wymyć. W tym momencie to zlatuje. Oprócz tego poleci zbiornik na dół. Rozepniemy sobie, tutaj jest założona instalacja gazowa, także ją rozepniemy na dół. Opuścimy sobie wężyki hamulcowe, wężyki paliwowe. Zabezpieczymy, tak by nam się ta płyta ładnie odsłoniła. No, ilość konserwacji na samochodzie nie jest zadowalająca. Tej oryginalnej mamy masy uszczelniające położone na łączeniach blach, choć powiem szczerze, że porównując z inne Toyoty, które robiliśmy, czy nawet Suzuki, no to ta Toyota tych ma rzeczywiście na tej płycie ma dosyć sporo. Są one położone praktycznie we większości blach zakładkowych, także mamy nie tylko dwie mastyki na głównych podróżnicach i łączenia progów i tak dalej, wszystko zostawione samopasem, tylko rzeczywiście tych mas jest troszeczkę więcej, te newralgiczne nawet punkty, tu widzę, że też są nawet dosyć bardziej szeroko przejechane, gdzie, jak to mówią od dawien dawna, każda Toyota w tych miejscach, jak to mówią, miała Sodoma i Gomorę. No, jeśli chodzi o inne elementy, te elementy zakładkowe fajnie są dojechane. Większość tych elementów jest fajnie dojechanych. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda pod zbiornikiem. Bardzo ciekawa i istotna rzecz. Tu przestrzeń bagażnika, gdzie z reguły większość samochodów tą przestrzeń bagażnika ma całą wypełnioną i całą zakonserwowaną. Tu ta przestrzeń bagażnika nie jest zakonserwowana tak obficie jak w innych modelach ogólnie samochodów, ale za to
czego się bym nie spodziewał, a w większości aut wcześniejszych, które wykonywałem, możecie zauważyć jedną przypadłość, że nad elementami zawieszenia, czyli u góry, nie ma w ogóle konserwacji. A tu w tym wypadku jest. I jest dosyć obfito. Ja mam wrażenie, jakby tu był, jak to mówią, element, nie wiem, płyta, kawałek płyty, tak jak w Yarisie Gierze, gdzie ta tylna część tutaj nad zawieszeniem jest zakonserwowana, dołożyli tylko kawałek bagażnika i powstała Corolla, zmienili troszkę górę. No może to jest błędne myślenie, ale powiem szczerze, że fakt, że nad zawieszeniem ta konserwacja jest położona oryginalnie, to jest naprawdę duży, duży plus, bo z reguły no, we większości samochodów i tylnonapędowych, i przednionapędowych, i czy to Suzuki, czy to BMW, czy to jest Mercedes, nad zawieszeniem nigdy nie było konserwacji. Jedynie co się spotkałem, no to w Gierze, ale w Gierze to z tego tytułu, że no, zawieszenie można powiedzieć, że jest w miejscu bagażnika, także, a bagażniki z reguły zawsze całe są, te tylne części całe są tą masą taką oryginalną zakonserwowane. No tu w tym wypadku duży plus. Zagłębiłem temat, nie myliłem się, przecież Toyota GR Yaris jest zbudowana na płycie Toyota Corolli, jeśli chodzi o tą konserwację nad elementami zawieszenia. No i resztę ma z uszczelniających też ładnie położonych na zakładkę dojechane, jeśli chodzi o podróżnicę, jeśli chodzi o zakończenia, także naprawdę duży plus, fajnie, podoba mi się to. No to jest na pewno duży atut z tego względu, że ta korozja szczelinowa to jest najgorsza rzecz, która może się w aucie przytrafić i która jeśli się już dostanie, no to niestety nie ukrywamy, bez ingerencji jakichś tam blacharskich nie ma możliwości usunięcia tej korozji, można tylko się posiłkować chemią i ją spowalniać, zabezpieczać, tak by odcień dopływ tlenu i żeby to sobie powolutku spokojnie, bez jakichś szaleństw tam nie doskwierała i nie dokuczała. Na tą chwilę płyta fajnie wygląda, fajnie się to przedstawia. Porzucamy resztę elementów, będziemy Wam to przedstawiać po kolei, jeśli chodzi o demontaż, jeśli chodzi o zabezpieczenie, to jest konserwacja klasyczna, wersja standardowa, schludna. Taką jak mamy w zwyczaju dla nowych, ładnych samochodów, dlatego też będziemy zabezpieczać sobie wszystkie detale i obrabiać tak jak na każdych naszych filmach z takimi samochodami. No bo cóż, nowe auto zasługuje na najwyższą jakość, jeśli chodzi o usługi. Dlatego też tą jakość będziemy Wam prezentować. My się zabieramy za działanie, zrzucamy sobie resztę podzespołów, później omówimy jeszcze nadkola, takie rzeczy jak to wygląda od wewnętrznej strony i będziemy mogli coś jeszcze na temat tego autka powiedzieć. No to ogień. Hey bang! Jesteśmy przy naszej Toyocie. Także Toyota Corolla hybryda już na stanowisku w górze, przygotowana i wstępnie obrobiona do aplikacji już konserwacji. Zaczniemy od tego tak. Co zostało zdemontowane z tego auta? To jest wersja, ta nasza naprawdę na miarę nowego samochodu, w wersji podstawowej, czyli zdemontowane zostały. Nadkola, jeśli chodzi o przód, nadkola, jeśli chodzi o tył, osłony w płycie podwozia, nakładki na przykład progowe, osłony termiczne, układ wydechowy, jak również zbiornik paliwa. To wszystko zostało zdemontowane, płyta została wstępnie przygotowana do obróbki. Oprócz tego zdemontowane zostały takie elementy, jak na przykład otwory zabezpieczenia otworów technologicznych, czyli korki, koreczki, tak by mieć dostęp do zalania profili zamkniętych. No i oczywiście zadbać o to, żeby one były schludne i czyste po wykonaniu usługi, dlatego są spakowane i schowane do woreczka. Teraz tak, następująco każde czynności, które zostały wykonane tutaj przy tym autku, opierały się na tym, że zostało ono naprawdę fajnie przygotowane, jeśli chodzi o obróbkę. Tak jak widzicie, dookoła karoseria jest zabezpieczona przed zapyleniem i zabrudzeniem. A oprócz tego, nasza płyta została również zabezpieczona na miarę nowego samochodu, czyli w tej jakości, którą naprawdę prezentujemy, powtarzamy i udowadniamy każdemu niedowiarkowi, że nie jest to spot reklamowy i usługa powtarzana tylko i wyłącznie na przykładzie jednego czy dwóch samochodów, tylko są to samochody wykonywane po kolei, bieżąco, każdy klient, który się decyduje na taką wersję usługi, do nas może trafić, jest w stanie otrzymać pełną dokumentację i wideo raport właśnie z takiej usługi, gdzie zabezpieczamy dosłownie każdy detal, tak jak widzicie tu, każdy detal, czyli dosłownie każdą śrubę, śrubeczkę, elementy, tutaj w tym wypadku, gdzie jest jeszcze instalacja gazowa, elementy instalacji gazowej zostały ściągnięte, elementy układu hamulcowego, wężyki hamulcowe zostały zdemontowane.
zmiany, jeśli chodzi o przewody paliwowe również. Płyta nam się prezentuje mianowicie następująco. Widzieliście na wcześniejszym ujęciu, jak ona wyglądała. No w tym wypadku tutaj każdy detal został oklejony i zabezpieczony, przygotowany przed usługą do wykonania aplikacji tej konserwacji. Łącznie z elementami montażowymi, na których wiadomo nie powinno być żadnych środków. Na ich gwintach, tak samo również w gwinty wewnętrzne i gwinty zewnętrzne elementów mocujących, to w tym wypadku na przykład zbiornik paliwa. Oczywiście też również jest zabezpieczony, czyli śruby, jeśli chodzi o gwint zewnętrzny, no i oczywiście gwint wewnętrzny. Tutaj ma być to wszystko czyste i schludne, nie ma prawa być konserwacji, ani żadnych innych środków na zwojach gwintów, co mogłoby spowodować wykruszenie tego środka w tych zwojach gwintów i spowodowałoby, że tarcie już nie jest takie, jak powinno być między nimi, co świadczyłoby o tym, że śruba jest poluźniona i autko się będzie, jak to mówią, samo rozkręcało. To jest taki drobny szczegół i taka pierdoła, nie jest reguła. Na 100 zakręconych, zabrudzonych gwintów śrub wystarczy, że się jedna odkręci, no ale trzeba to uwzględnić i na to trzeba zwracać uwagę. A mianowicie oprócz tego, no każdy detal, jeśli chodzi o tą płytę, czyli każda śrubka, śrubeczka, każdy łącznik, każde mocowanie, wężyki, tak jak wspomniałem, czy to wężyki hamulcowe, czy to są śruby mimośrodowe od regulacji kątów wtórnych i kątów podstawowych, to wszystko również mamy zabezpieczone. Dlaczego mamy to zabezpieczone? No ze względu na to, żeby wykonując taką usługę, nikt nie miał też do zarzucenia nam, zwłaszcza jeśli tutaj mówimy o ASO, gdy auto jest na gwarancji, że po wykonaniu usługi w naszej firmie jakieś są trudności w czynnościach eksploatacyjnych i serwisowych tego samochodu. Jest pod takim kątem samochód przygotowany, zabezpieczony i obrobiony, by nie miał nikt prawa nam zarzucić jakiś niedoróbek, jeśli chodzi o obsługę i o eksploatację. Tutaj bardziej mówimy też o gwarancji i o serwisie. A oprócz tego, mianowicie, środek, który nakładamy, jest to masa dosyć gęsta, która po nałożeniu, no nie jest to przedstawiana w mikronach, tylko bardziej już byśmy mogli przedstawić bardziej w milimetrach, lepsza by była miara i określenie grubości tego środka, aczkolwiek tak. Po nałożeniu go, jeśli chodzi o wszelkie te detale i elementy na płycie podłogowej, elementy śrub oczywiście są czyste ze względu też na schludną i czystą eksploatację, czyli jak to mówią, nikt tutaj nie będzie narzekał, doliczał kosztów za eksploatację przy tym samochodzie. Jeśli chodzi o mechaników, będzie się to auto obrabiało przyjemnie, bo te wszystkie rzeczy takie podstawowe, jeśli chodzi o czystą pracę przy samochodzie, mają być zachowane, ma to być estetycznie ładnie i na w jakości, którą prezentujemy, którą zawsze przedstawiamy. Dobra, przejedźmy sobie, coś opowiedzieliśmy na temat tego, skąd tutaj jest tyle tego zabezpieczenia. Jak zauważyliście sami, również to zabezpieczenie to jest najzwyklejsza taśma, która ma za zadanie okleić nam te detale, zabezpieczyć je. A co ma do, jak to mówią, co ciekawego ma taśma papieżana wspólnego z płytą podłogową, na co możemy zwrócić też uwagę? No, że ona klei się do wszystkiego, co jest odtłuszczone. Czyli mianowicie, jeśli zabezpieczenie zostało położone na całą płytę i na wszelkie detale, to już wiecie o tym, że musi to być świetnie odtłuszczone, żeby ta taśma mogła się przykleić, mogła nam zabezpieczyć elementy, których nie chcemy, by nam się zabrudziły. To taka jedna mała dygresja. Nadkole tutaj mamy tylne prawe. Jeśli chodzi tutaj o to nadkole, amortyzator obrobiony, elektronika, jeśli chodzi o wężyki ABS, czy to elektronikę od ręcznego, to też mamy zabezpieczone, ładnie ranty oklejone, tak by konserwacją dojechać do samej górnych części, to też mamy zabezpieczone. Jeśli chodzi o tylne części, tutaj w tych elementach tutaj mamy też ładnie to wszystko wyupychane, wyzatykane, żeby rzeczywiście to było zrobione estetycznie, nigdzie ta konserwacja nie wytrysnęła, nie wypłynęła na zewnątrz samochodu, dookoła jest to też zabezpieczone. No i nadkole prawe tylne, czyli tutaj, gdzie mamy wlew paliwa, on również został zdemontowany, nadkole ładnie obrobione, jeśli chodzi o elementy amortyzatorów, zabezpieczone analogicznie, tak jak z drugiej strony elektronika również jest zabezpieczona. W tym momencie możemy przejść na płytę. Płyta oczywiście, jeśli chodzi o te części zewnętrzne, no to jak widzicie, te masy uszczelniające, nawet powiem szczerze, że ładnie to wygląda, jest dosyć tego sporo.
Pod zbiornikiem paliwa oczywiście elektronika, oczywiście w kółko, oczywiście albo ewidentnie. Mamy to wszystko zabezpieczone, jeśli chodzi o płytę tutaj w części pasażerskiej. Elektronika, te wężyki, jeśli chodzi o hamulce, jeśli chodzi o przewody paliwowe, to wszystko zostało odciągnięte, ściągnięte. Wszystkie elementy montażowe, plastikowe, które mocują na te wężyki, również zostały zdemontowane, to żeby rzeczywiście zachować tą estetykę pracy, tak jak w każdym samochodzie, który do nas trafia na tą wersję. Jeśli chodzi o gwinty, śrubki, śrubeczki, gwinty elementów montażowych, również to jest zabezpieczone. Tu będziemy sobie obrabiać tylną, przednią część, jeśli chodzi o zawieszenie, woskiem bezbarwnym, tak jesteśmy umówieni z klientem. A jeśli chodzi o resztę płyty podłogowej, no to zabezpieczamy ją naszą konserwacją. Na tą chwilę tak to się nam ładnie prezentuje. Przejdziemy jeszcze na nadkola. Przedstawimy Wam nadkole prawe, przednie. Czyli tutaj na dole mamy też ładnie odciągniętą instalację elektryczną, elementy wężyków hamulcowych zabezpieczone. Komora silnika również dookoła jest zabezpieczona dosyć szczelnie, tak by przy aplikacji środka, który będzie za chwilką, nie za niedługo nakładany, nic się nam nie zapeliło, nic się nie zabrudziło, czyli ta konserwacja nie może dostać się na zewnętrzną część, jeśli chodzi o to nadkole na zewnątrz, jeśli chodzi o lakier, wewnątrz, jeśli chodzi o komorę silnika. Dzięki temu, że odsłoniliśmy sobie też ładnie tą nadkole tymi, ściągając instalację elektryczną, zabezpieczając wszelkie detale, ładnie, czytelnie nam się ta płyta odsłoniła, będziemy mogli, jak to mówią, mieć świetne dojście do tego, by rzeczywiście fajnie to ten kielich górny dookoła oblać. No, jeśli chodzi o elementy eksploatacyjne, amak personel, amortyzatory, tutaj konserwacji być nie powinno, konserwacja tutaj nie musi być, to powinno być zabezpieczone, czyste i schludne. Tak mamy w zwyczaju i tak to jest zawsze wykonywane. Przejdziemy sobie teraz jeszcze na drugą stronę, jeśli chodzi o to nadkole lewe, przednie. To z automatu również. No każdy detal, jeśli chodzi o komorę silnika, zabezpieczona dookoła. Wszelkie detale, wszelkie jakieś otwory, które są też do komory silnika, tak by przy aplikacji gdzieś przez te otwory nie zapyliły się wewnętrzne części, jeśli chodzi o komorę silnika, instalacji elektrycznej. Wszystko ładnie pozwijane z tej części nadkola, tak by się rzeczywiście ta płyta fajnie odsłoniła i można było ją czytelnie obrobić. To zostało też zabezpieczone. No i oczywiście progi, jeśli chodzi o progi, to nakładki progowe pościągane, wszelkie otwory technologiczne wyzdemontowane, jeśli chodzi o natrysk, o, tu jeszcze nam został jeden otwór do zdemontowania, także będzie go trzeba ściągnąć. No i automatycznie możemy już przystąpić do nakładania docelowej konserwacji. Także co? Fajnie. Trochę papieru, trochę taśmy, trochę odtłuszczania. No i po, jak to mówią, prawie 3 dniach można zająć się dopiero nakładaniem konserwacji. Ale przygotowanie jest najważniejsze i dbałość o szczegóły i o detale, bo one później podkreślą i zwiększą sukces tej jakości, którą chcemy prezentować i którą chcemy pokazywać na nowych samochodach. Ogień, lecimy z tematem. Mamy przerwę na kawę. Odnośnie Corolli. W sumie tak my patrzymy na nią, jesteśmy zaraz za niedługo, będziemy już nakładać konserwację. Zaprezentowaliśmy Wam to auto jako Toyota Corolla Hybryda. No i w sumie pomyliliśmy się, nie głupio by było o tym wspomnieć. No mamy takie marki jak Audi, tam są pakiety, które są, nazywają się albo S-Line, albo 2x S-Line, albo 2x S-Line plus pakiet zewnętrzny, wewnętrzny i czarne podsufitki. Tak tutaj powinniśmy zaprezentować Wam jako Toyota Hybryda, 2x Hybryda. No ja przecież mamy 3 rodzaje energii, które możemy wykorzystać do napędzenia tego samochodu. Mamy silnik spalinowy, benzynowy i mamy, jak to powiem, napęd elektryczny oraz instalację gazową, która też jest, jakby nie patrząc, każdy samochód, który ma instalację gazową, jest też, jakby nie patrząc, hybrydą. Także Sławek to już do mnie śmieszkuje, ale to jest Toyota Corolla 2x hybryda. O! Kurwa mać! Co byś tam pierdolił? No tak, oczywiście, nie zauważyliście, jest, że mamy... Żarty żartami, ale klient powiedział nam, że koszt przejechania 1000 km nawet z tymi cenami gazu kosztuje go 100 zł. I się można przestać śmiać. Cześć, jesteśmy już przy Toyotce. Toyotka jest już zakonserwowana. Ja to dolałem.
Właśnie, Sławuś się postarał, dlatego też musimy się, że tak powiem, troszeczkę pobawić z obcinaniem sopelek. Jak to mówię, wykonawca się podpisał elegancko. Konserwacja i jej lekki nadmiar nam troszeczkę tutaj pokapał, czyli zrobiły się małe sopelki, ale nic to nie przeszkadza, zostanie to obcięte albo grubo, albo wcale, także tutaj Sławek przyjął tą metodę obróbki. I teraz tak, jak to wygląda na ten moment? No w tym momencie, jeśli chodzi o płytę, to wygląda to, jakby wybuchła tu czarna bomba i zażegała wszystko dookoła, jak leci. No i bardzo dobrze, bo tak właśnie miało to wyglądać. Ta konserwacja została położona w każdym calu, detalu i milimetrze, a dzięki zabezpieczeniu, które zamontowali chłopaki, zabezpieczyli każdy detal. Osoba wykonująca i aplikująca środek miała ten komfort psychiczny, że nie zabrudzi żadnych detali i elementów i może się typowo skupić na dolaniu każdego elemenciku. I jak widać na załączonych sopelkach, osoba wykonująca się skupiła i dolała dosłownie w każdym milimetrze, dlatego też będziemy musieli poobcinać te ładne sopelki przed dalszymi czynnościami. Ale właśnie na tym miało polegać to zabezpieczenie, czyli oprócz tego, że podkreśli i zwiększy cały sukces naszej usługi, wyróżni na tle konkurencji, podkreśli ten detal, o który dbamy, o który walczymy, który pielęgnujemy w tych konserwacjach dla nowych samochodów, jak również pozwoli właśnie na dokładną penetrację środka, domalowanie, dolanie go w każdym zakamarku i w każdym calu. Tak to wygląda na ten moment. Zanim rozpoczniemy, że tak powiem, rozklejanie tego samochodu, to może zaczniemy małym zwiastunem i jednym małym krokiem, który potwierdzi, że obróbka wykonana jest naprawdę bardzo pedantycznie, a oklejanie całego samochodu i wszystkich detali naprawdę zwieńczy nasz sukces. Kto to zaklejał? Ja. To ciasno. Ciasno, żeby się nie zapyliło. Czasny wiecik. Żebyśmy się wyróżniali na tle konkurencji, nie? Dlatego musi być ciasno. O kurde, idzie. O, i 3, 2, 1, tada! Pękła z prężynką na świadczelki. Pięknie! Jeszcze tylko teraz bilion, trylion śrubek do rozklejenia i efekt końcowy naprawdę będzie fantastyczny. Lecimy. Toyotka już ma rozklejoną powłokę z góry zabezpieczenia. Oczywiście elementy zabezpieczenia z płyty podłogowej też chłopaki wyrozklejali. Zanim wam ją przedstawię, to przypomnę wam też, że nie tylko takie detale jak zabezpieczenie tutaj grywają istotną rzecz, ale taka dentystyczna robota i upierdliwa, bardzo delikatna również. To zdemontaż nie tylko elementów, jeśli chodzi o zabezpieczenie profili zamkniętych i otworów technologicznych, które są zamontowane przez producenta. Oczywiście demontaż ich nam umożliwił to, że powierzchnię, którą zrobiliśmy i obrobiliśmy w tych przestrzeniach pod tymi koreczkami, pod tymi plastikami, umożliwiła nam oczywiście zabezpieczenie też w tych punktach tej płyty przed korozją, jak również nie zrobienie z tego samochodu wanny, bo nie z profil, który jest zalewany, zamknięty, nie spływa nam z tych otworów, nie spływa nam z tych przestrzeni przez otwory technologiczne, zaklejając nam korki, które są odpowiedzialne też czasami między innymi za spust wody, że tak powiem, z tego profila, wody, która się skrapla wewnątrz i zamienia się w stan ciekły. Dlatego też, no i na końcu efekt też jest pożądany, bo zdemontowane korki są czyste. A nie tylko to, bo również przecież elementy montażowe wężyków, to wszystko też należy zdemontować, żeby obrobić pod tymi częściami. W niektórych modelach samochodów jest naprawdę to ciężkie, bo jest, żeby odbezpieczyć i ściągnąć te klipy bez wyłamania ich i demontażu. No, niektóre modele są takie i niektóre te klipy są takie, że nie ma takiej możliwości, no, ale w Toyocie jak tylko się chce, to się da. No, taka krótka, a za chwilę wam pokażę, jak wygląda rozklejona i przygotowana płyta do montażu. Hej, przyszedł ten moment, nadeszła ta chwila. Sławuś jeszcze montuje koreczki, o które wam przedstawiłem. I teraz tak, mamy rozklejoną już płytę. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Czyli tak jak od elementu zwiastunu. Wszystkie detale, jeśli chodzi o śruby, śrubeczki, gwinty, gwinciki zostały zabezpieczone. Wszystkie elementy, które były zabezpieczone po rozklejeniu, są czyściutkie i schludne.
Nie ma tutaj prawa, by była gdzieś jakakolwiek konserwacja. Na żadnym gwincie, czy to zewnętrznym, czy to wewnętrznym, jeśli chodzi o śruby montażowe. Czy mówimy tutaj też o wężykach hamulcowych, czy to o elektronice, która jest rozłożona na samochodzie, to wszystko ma być czyste i schludne. Chłopaki nawet, jak to mówią, naklejki panu zakleili, żeby zostało jak w oryginale. Elementy montażowe, zauważcie tam z tyłu przewodów hamulcowych, również te klipy zostały zabezpieczone, by nie były zażygane i zabrudzone. Co ważne, na przykład jest przy zabezpieczeniu takich elementów eksploatacyjnych jak wężyki hamulcowe. No wystarczy, by takie wężyki były zabrudzone konserwacją. To jak ten diagnosta na stacji diagnostycznej ma zweryfikować stan tych wężyków, czy one już są pęknięte, czy się nadają do zużycia, czy do wymiany. Przecież to jest nasze bezpieczeństwo i udajmy możliwość diagnoście, by mógł to zweryfikować, a nie później zdziwimy się, jak na skrzyżowaniu braknie nam hamulców. To może jest z mojej strony taka bardzo dobitna podpowiedź, dlaczego takie rzeczy są zabezpieczane. Dlaczego te gwinty zewnętrzne, wewnętrzne, dlaczego te śruby mimośrodowe od regulacji kątów wtórnych, kątów podstawowych są zabezpieczone, dlaczego to wszystko jest oklejone i tak, że tak powiem, pedantycznie podchodzimy do tematu. No, instalacja gazowa, która była zamontowana, również nie, jak to mówię, nie zeszmaciliśmy tej roboty tych gaziarzy. Zabezpieczyliśmy to wszystko, by rzeczywiście było ładnie i schludnie zabezpieczone. Tak, by rzeczywiście też przy ewentualnych jakichś pracach eksploatacyjnych tego samochodu, przy tych podzespołach, czy to przy wymianie części eksploatacyjnych, czy jakiejkolwiek mechanice, która miałaby się przy tym aucie odbywać, było to naprawdę czysto i schludnie. No, wszystkie detale zostały zabezpieczone. Po rozklejeniu naprawdę wygląda to fantastycznie i fakt jest taki, że dla mnie w tym momencie wykonanie takiej pracy, gdzie ta konserwacja została położona, dla laika, który wyszedłby pod ten samochód bez, jak to mówią, wiedzy, w jakim stopniu, w jakim zakresie i jak ta praca została wykonana, utwierdzi go w przekonaniu, że to wszystko zostało zrobione, zanim to auto zostało złożone. Bo na tą chwilę tak to właśnie wygląda. Ale jest to naprawdę zwieńczenie tego sukcesu, gdzie można powiedzieć, że nie ma tutaj prawa, by ktoś zarzucił mi właśnie, jeśli chodzi na przykład o ASO, że po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego w naszym warsztacie są jakiekolwiek problemy techniczne związane z tym, by należycie na przykład serwisować, czy gwarantować i przeglądać ten samochód i jego, że tak powiem, ewentualne części eksploatacyjne, bo tutaj wszystko jest zrobione tak, jak powinno być. Konserwacja znajduje się tam, gdzie powinna być. Elementy wężyków hamulcowych, reszta, elementy wężyków paliwowych, to wszystko mamy schludne. Elementy montażowe, do montażu elementów łapiących te wężyki, by były na podwoziu podwieszone, to wszystko mamy również zabezpieczone. Tak samo jak i również tutaj. Nawet jeszcze trzeba papierek ściągnąć ze śrubek, które były zaklejone, tak by rzeczywiście utwierdzić was w przekonaniu, że rzeczywiście tutaj nie ma żadnego prawa, by były na przykład śruby gwintów zaklejone za konserwacją i zabrudzone. A dlaczego? A dlatego, że jeśli by się nam konserwacja dostała tutaj na zwoje gwintów, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych, po zastygnięciu po zakręceniu takiej śruby zabrudzonej z tymi środkami, czy to będą podkłady, czy to będzie konserwacja, spowoduje to, że nie będzie odpowiedniego tarcia wywoływanego między gwintami zwojów śruby a gwintem wewnętrznym. Co spowoduje, że śruba nam się, gdy konserwacja z tych gwintów się wykruszy, z tych zwojów, śruba nam będzie się popuści, będzie popuszczona, będzie odkręcona. I to jest też jeden z takich czynników, który jest składową na naprawdę zrobionym uczciwie, fajnie i dokładnie pracę. Dlatego u nas to się przedstawia następująco i to, że jest to zrobione w taki sposób, a nie inny, że te wszystkie detale są też schludne, ta komora silnika tutaj też bardzo ładnie wygląda, tu zabezpieczyliśmy sobie to podwozie, jeśli chodzi o te elementy przedniego zawieszenia woskiem, no tutaj naprawdę nie ma prawa bytu, by coś było nie w porządku i ktokolwiek mógłby nam zarzucić niestaranną robotę. No, w tym momencie chłopaki będą sobie rozprowadzali wszelkie elementy przewodów, czy to hamulcowych, czy to elektronikę, jeśli chodzi o wężyki ABS. Tutaj ma być teraz to już przyjemnością. Ja też zresztą nie lubię, jak narzędzia trzeba później czyścić nawet po swojej robocie. No bo jaka w tym przyjemność, jak to mówią, brać do rąk czyste, brudne narzędzia,
i składać nowy samochód, lepiąc się do wszystkiego, brudząc i tak dalej. I uwierzcie mi, że osoby eksploatujące taki samochód i wykonujące jakiekolwiek naprawy też to docenią, bo nie ukrywam, znam masę mechaników, którzy po prostu irytują się, gdy są auta zażegane w całości i po wykonaniu usługi, która ma kosztować 200 zł, trzeba doliczyć gościowi 150 jeszcze za mycie narzędzi po eksploatacji przy jego samochodzie. I te koszty naprawdę są doliczane, może czasami nie są mówione, ale uwierzcie mi, naprawdę dużo osób na to zwracało uwagę, dużo osób o tym mówi, dużo diagnostów o tym mówi, stąd w ogóle było to, by w takim aucie, gdzie naprawdę możemy sobie pozwolić i zostanie to podkreślone i docenione, czyli mówimy o nowych autach, zwieńczyć tą naszą pracę taką jakością i takim wykonaniem usługi. No od elementów, jeśli chodzi o amortyzatory, no to też wszystko mamy zabezpieczone, tutaj nie ma prawa, by było coś zabrudzone. Konserwacja jest położona już w całości, czyli mamy obrobiony profil zamknięty, mamy położoną konserwację na całą płytę podłogową, nadkola tylne prawe, nadkola tylne lewe, to wszędzie już zostało ładnie położone, części zostały zabezpieczenia zdemontowane, nawet śrubki montażowe, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, to wszystko już jest naprawdę przygotowane na picobello. Elementy koreczków, no zobaczcie, same korki, które są odpowiedzialne tutaj od tej przestrzeni, która nam oddziela przestrzeni pasażerskiej, a tą do płytą dolną, no to wszystko mamy czyściutkie, nic nie zabrudzone, wszystko zrobione naprawdę na tip-top i nie ma się tu czego czepić. Teraz tak, następna czynność, no zobaczmy, jak ta płyta wygląda. No teraz jest, tak jak mówiłem, Sławcio zakłada otwory i koreczki, które by zabezpieczały nam tutaj, jeśli chodzi o przestrzeń otworów technologicznych. Czyściutkie, ładniutkie, zamontowane, pod koreczkiem obrobione, koreczek czysty i słynny, drożny. Teraz chłopaki zamontują te elementy, no i następną czynnością, jaką będziemy wykonywać, to już montaż podzespołów, czyli już elektronika sobie siada na swoje miejsce, czyli mamy tutaj kabel od akumulatorów, tylko przekręcić, zamontować, wszystko czyściutkie, wszystko schudniutkie. To jest właśnie ta konserwacja, na którą, że tak powiem, ja utwierdziłem sobie w swoich przekonaniach. Chłopaki też ją pracują z nami, ze mną, też to podzielają, też chcą te auta wykonywać w takiej jakości. Dlatego ta praca wygląda tak, a nie inaczej. Wszystkim chłopakom, którym się tutaj przy tym aucie chce wykonywać jakiekolwiek czynności i chce się robić, uwzględniają tą metodę obróbki. Widzą, doceniają, że rzeczywiście po zakończeniu pracy ten czarny węgiel naprawdę można obrobić w takie coś jak diamencik na tle wyróżniającym się zabezpieczeń antykorozyjnych w innych zakładach, które nie podzielają takiej polityki działania, takiej technologii i takiego podejścia, które my prezentujemy. No bo jak to inaczej wykonać taki nowy, ładny samochód w innej jakości, by inaczej został potraktowany. Tym akcentem kończymy. Bierzemy się za montaż podzespołów. Po kolei Wam przedstawimy, jak będzie to wyglądało po montażu, jak te elementy będą się na tym aucie prezentowały. Ta płyta tutaj jest troszkę zabudowana, część rzeczy nam zniknie. No ale to w tym momencie naprawdę widać efekt i ogrom włożonej pracy, by zadbać o każdy szczegół, by dokonserwować tą płytę w każdym calu. I na tą chwilę lecimy z tematem dalej.
Kamilu, na ten dziudek? No, kontynuuj. Dwie warstwy, tak? Tak jest. Chciałem nagrać, jak montujesz te klipy, ale nie wiesz, gdzie one szły, nie? No. Jak nie umiesz, to urywasz, nie? Z ciekawostek, mamy nowe krzesło barowe w Dreamcar. Co, mam ci podnieść auto, czy cię podpompować, co? Podpompuję cię, czekaj. Paweł, zawsze marzyłeś o siedzącej pracy? Tylko w Dreamcar, chłopie. Mam mówiła, że jak się nie będę uczył, to będę rowy kopać, co się robi elegancko. No trzeba się podzielić, jeden musi pracować od dołu, drugi musi pracować od góry. Pięknie, pięknie ta robota wygląda. Można powiedzieć, że ta robota wygląda jak na bogatości. A ostatnio byłem z moją Grażyną na stand-upie, panowie i panie, i tam powiedzieli mi, że na Podkarpaciu to normalnie biedę wymyślili, a w Radomiu można mieszkanie po 5 zł kupić, a tu taka robota piękna, na bogatości. No i nowym autem byłeś, nie? I nowym autem byłem, z szaranem z 2007, ale nowy, nowy w domu. Ma. Nie ma. Skrzynię piątkę ma, doinwestowane. Nie ma gazu, Sławcie. Ponoć będziemy nowy program na YouTubie otwierać. Lektorem zostanie Krystyna Czubówna i Paweł, o czym będzie opowiadała ta Krystyna Czubówna o naszej pracy i o tym, co robimy? O małych Toyotach, które są wypuszczane na sawanny i tam gniją. O kurwa. I tego byście się nie spodziewali. Więcej w następnym odcinku. Krystyna Czubówna pozdrowi. Konserwacja w jedynce. W niedzielę z rodziną będę sobie oglądać. Myślę wielką wagę do zachowania tych cennych przyrodniczo miejsc. Dlatego wiele z nich zostało objętych ochroną w formie parków narodowych, rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000. Ols potocznie nazywany jest lasem na kępach lub lasem na wodzie. Tworzą go drzewostany zdominowane przez olszę czarną, której czasem towarzyszą brzoza muszona, jesion wyniosły czy sosna zwyczajna. W podszycie rośnie czerepka zwyczajna, kalina koralowa oraz niektóre gatunki wierz. Równo jest znikome, a te rośliny, które je tworzą, mają niewiele przestrzeni życiowej. Wokół wyniesionych ponad lustro wody pni drzew powstają porośnięte roślinnością. No i mamy już Toyotkę złożoną, także wszystkie elementy, jeśli chodzi w płycie podłogowej, zostały zmontowane. Wszelkie osłony, osłony termiczne, układ wydechowy. Układ wydechowy został na życzenie klienta również zaimpregnowany farbą antykorozyjną, taką żaroodporną, silikonową, w kolorze takim, jak widzicie, srebrnym. Także wszystko już jest poskładane, możemy śmiało opuszczać samochód i zabierać się za przygotowywanie auta z zewnątrz do odbioru przez klienta. Także wszystko już jest pomontowane. Na końcu przedstawimy Wam jeszcze, jak się prezentuje taki zakres prac dla tego modelu cenowo
Także nie usuwajcie, nie uciekajcie. Tuż za moment podajemy kwoty. No i bang, jesteśmy już po zakończonych pracach. Także samochodzik został już przez nas wykonany. Całkowicie wszystkie prace zostały zakończone. Autko już czeka na odbiór przez klienta. Na odbiór przez klienta, który po zakończonej usłudze otrzyma pełną fotodokumentację, na którą zgramy na pendrive'a, wykonaną lustrzanką, z całego procesu renowacji tego samochodu. Oczywiście gwarancja na piśmie, z naszą, jak to mówią, pięcioletnią gwarancją, którą też klient otrzyma, jak również wideoraport, który właśnie nagrywam do publicznego wglądu na YouTubie. Teraz tak, no prace zostały zakończone, cały zakres prac, który widzieliście, prezentuje się, jeśli chodzi o koszty. Koszty na ten moment to jest okolice 4000 zł. Taką kwotę trzeba przyjąć za tą jakość, którą prezentujemy, za tak wykonaną usługę. To są oczywiście ceny na ten moment, wiadomo, że mogą się ewentualnie zmienić, będziemy widzieć, jak to wyglądało będzie w przyszłości. No, jeśli chodzi o zabezpieczenie tego samochodu, no to tutaj mamy zawieszenie wielowahaczowe. Ważna rzecz, tutaj jest różnica, jeśli chodzi o kwoty, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego są te kwoty różne na filmach i zmieniają się, jak to mówią, ceny ze względu na modele samochodów. Istotną rzeczą jest tu też element tylnego zawieszenia. Jeśli tylne zawieszenie jest to belka skrętna, tak jak na przykład we Vitarach, bez napędu na 4 koła, czy w Suzuki S-Cross też bez napędu na 4 koła i z tyłu jest zamontowana zwykła belka skrętna, no to ta kwota jest niższa ze względu na to, że łatwiej jest obrobić te elementy i tą płytę. No a przy zawieszeniu wielowahaczowym jest to troszeczkę trudniejsze, tej pracy jest troszkę więcej. Jeśli chodzi o kwoty, no to już Wam je przedstawiłem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że jeśli się podobało, to pozostawicie suba, lajka, a my na pewno wrzucamy następne samochody, bo jest ich oczywiście masa, tylko troszeczkę brak czasu na obróbkę materiałów. Na pewno same ciekawostki, same rodzynki się Wam jeszcze tutaj przewleką przez ten kanał. Jest tego dosyć sporo. Na tą chwilę bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie właściciela, jak i naszych widzów. Hej!